ja jestem sługą. Służę Państwu i informuję o tej wielkiej trudności, jaka będzie tworzona przez Jacka Masierynkiewicza. O swojej twórczości najlepiej dla Państwa powie sam autor. Bardzo dziękuję. No takich sług, jak to ładnie powiedziała pani Katarzyna, to trzeba nam artystom jak najwięcej. To przede wszystkim. Dobry wieczór przede wszystkim, tak oficjalnie, bo chciałem serdecznie powitać i przekazać to, iż jestem, to ładne padło słowo, dumny. Ja też jestem dumny, że jesteście Państwo ze mną, z nami. W każdym razie, to w ogóle działalność galerii w czasach, które, wiem, były, nie minęły jeszcze tak do końca, galerii prywatnej, z całym ryzykiem kapitału prywatnego, z zaangażowaniem pełnym, no to siłą rzeczy wymusza pewną pasję. To jest to konieczność dla kogoś, kto zdecydował się, czy zrealizował, bo to tak się powinno być, realizuje swoją pasję poprzez taką działalność. No bo jak mają artyści żyć bez marszandów, bez galerii, ścisłego kręgu, które promują, które współpracują? To jest bardzo ważne, bo czasy, kiedy galeria powstawała, były nieco mniej przyjazne dla, powiedziałbym, mecenatu prywatnego. A to jest podstawa. I on się musi rozwijać bardzo mocno. Będzie tak, bo symptomy tego zdecydowanie są. Obieg szczególnie młodej sztuki zatacza coraz szersze kręgi. Młodej wiekiem, młodej duchem różnie bywa. Natomiast no, trudno narzekać o swojej twórczości. No to, jakby tu powiedzieć, mógłbym użyć tradycyjnego wybiegu. No niech obrazy mówią, no, ponieważ mowy mi nie odjęło jeszcze, a myślę, że artysta nawet, który wyraża się w takiej formie, w malarstwie głos powinien zabierać, bo też ma jakieś istotne przesłanie bądź do powiedzenia. Oczywiście nie opowie o obrazach, nie zastąpi wyrazu takiego emocjonalnego, estetycznego, bo powie, że to jest tak genialne, to jest tak znakomite. W ogóle, no nie wiem, jak ktoś tego nie widzi, to znaczy, że no, to jego wina. Nie, to odbiorca jest tutaj bardzo istotnym elementem i tak na dobrą sprawę kreuje wartość, a że bardzo podobnie odczuwamy, tylko na różnym stopniu wrażliwości pewnej. Niektórzy mają tą wrażliwość, no może nie mieli okazji takiego treningu, mówiąc tak dosyć trywialnie, czy też takiego rozwoju tego, takiego głębokiego odczuwania. Ale tego się można nauczyć, znaczy nauczyć w cudzysłowie, poprzez obcowanie. Po prostu ze sztuką, najlepiej z dobrą sztuką. Cóż jest dobra, doskonale wszyscy to wiemy, bez żadnej obłudy. Bo to i czas weryfikuje, i historia, i na bieżąco też suma pewnych ocen składa się na pewien taki obiektywny element. Jeszcze może tak o sobie, bo mam pewien kłopot, jeżeli chodzi o kłopotach niedobrze mówić, bo ktoś ich nie ma, nie? Jest ktoś? W każdym razie szalona taka moja, to już powiem o sobie, spontaniczność i konieczność przekazywania pewnych, nie wiem, jakichś fragmentów, klejenia w całość, zapamiętywania, odwzorowywania, ale w różnych obszarach i w różnych stylistykach. Kłopot polega na tym, że tak mi się wydaje, no, ja to tak odbieram, że nie mam takiego logo, takiego obrazu, który jest mutowany w bardzo wielu potem, a szczególnie jak sukces osiągnął. No to ja tego nie czuję, nie bardzo rozumiem. Co przeszkadza w rozpoznawalności?
jak to się ładnie mówi, a w marketingu i w marketingu sztuce ma to znaczenie bardzo ogromne. Także to są takie sygnały różnych cykli, które tutaj są prezentowane. Ja uważam, Jacku, że na podstawie twoich twórczości już można zdawać do Akademii Sztuk Pięknych z jednego decymetra twojego obrazu. Wyraziłeś siebie dosyć wyraźnie i ja widzę tę indywidualność i tę taką osobowość twórczą. Ja to widzę, jak podpis autora. Także twoja skromność tutaj wyrażona jest jednoznacznie i myślę, że jesteś skromnym, ale wielkim artystą. To ja myślę, że historycy sztuki mogą współcześnie też powiedzieć wiele. Już tyle zechcesz? Tak, to ja już nic po tym nie dodam. Dodam. Ale próbowałam powiedzieć państwu, że Jacek jest skromnym, ale wielkim, oddanym artystą. Mającym pasję i potrzebę tworzenia i myślę, że takich indywidualności naprawdę potrzebujemy. Autor zasugerował, że istnieją tutaj, pokazane są na tej wystawie prace pochodzące z różnych cykli, w których nie objawia się artysta jako logo, jako znak rozpoznawczy. Troszkę możemy z tym polemizować, bo wydaje mi się, że może nie ma tutaj logo, ale jest ta konstrukcja, która sprawia, że osobowość artysty jest pewnym kręgosłupem, wokół którego zbudowana jest jego potrzeba tworzenia, ciągłość tworzenia, kontynuacja, dalsze poszukiwania, to wszystko, co w tych kolejnych obrazach odkrywamy. Ja myślę, że takim dobrym tłem do myślenia o obrazach Jacka Maślankiewicza dla nas, wychodząc poza taką ocenę historyka sztuki, jest poezja. To są obrazy, w których mieści się wiele metafory. Ja myślę, że kiedy patrzę, jak ja osobiście, kiedy odbieram te obrazy, to pobrzmiewają w tym patrzeniu słowa jednego z największych poetów polskich, Norwida, który powiedział te słynne, pamiętne słowa o tym świetle, które nie może stać w korcu i o tym pięknie, które ma zachwycać. Ja myślę, że Jacek Maślankiewicz doskonale dostarcza nam taką drogę, która prowadzić może wprost do duszy, po to, żeby unosić się na co dzień, odrobinę chociaż, po to, by odrywać się od tej codzienności i szukać tej wrażliwości, o której artysta dzisiaj mówił, za co bardzo dziękujemy. Ja bardzo dziękuję, to jest kolejna, zresztą moja wystawa już kolejna. Miałem okazję mieć wystawy w galerii Katarzyny Napiórkowskiej, bo to jest taka fajna nazwa i rozpoznawalna, bo zdarzyło się to na Świętokrzyskiej, później na Puławskiej. No to taka trzecia z wystaw. I na tym nie koniec być może. A jesteśmy tym bardziej dumni i szczęśliwi, że pokazujemy pracę Jacka Maślankiewicza, laureata jednej z najważniejszych nagród na Festiwalu Malarstwa Współczesnego w Szczecinie, którą artysta otrzymał zaledwie 12 października, zatem kilka dni temu, więc wielkie gratulacje dla autora. Są takie piękne, bo śpiew taki marny. Proszę państwa, proszę powiedzieć swoim przyjaciołom, żeby przyszli. Każdy z państwa może być tym mecenasem.